do mojego dania potrzebuję dziadkową do grzania. Dosłownie kawałeczek. Pokroję w kostkę. Taką naprawdę małą. Jeden pomidor suszony. Odsączę z oleju. I również pokroję bardzo drobno. Potrzebuję również kilka swoich ulubionych grzybków. Równą końcówki. I całość wyląduje na patelni. Przesmażę bardzo, bardzo krótko. Troszeczkę aromatycznego czombru da piękny zapach naszej potrawie. Wzmocnimy to odrobiną chili. Dodam grzybki i pomidory. Na koniec kawałki cebuli. Wcześniej ją przesmażyłem. I dla zaostrzenia plastry chili. Tak przygotowane składniki pozostawię do ostudzenia. W międzyczasie przygotujemy mus z awokado. Do mojego dania potrzebuję awokado. Dobrze, jeżeli awokado lekko się ugina, wtedy wiemy, że na pewno jest dojrzałe. Wrzucę do miski. Widelcem rozgniotę awokado. Fajnie, jak zostaną takie malutkie kawałki, żeby nie robić z tego takiej kremowej pasty. Jeżeli awokado jest dojrzałe, bardzo łatwo nam to idzie. Dodam pokrojoną chili, pokrojoną cebulkę. Możemy również dodać czerwoną cebulę, jeżeli lubimy ostrzejszą. Czosnek drobno posiekany. Aby awokado dostało dobrego smaku, ale zarazem nie ciemniało, dodam sok z cytryny. Dodam odrobinę chili. Pieprzu. Troszeczkę soli. Dodam odrobinę śmietany. Z powodzeniem możemy dodać również łyżeczkę majonezu. Dodam troszeczkę kolendry. Jeżeli nie lubimy kolendry, możemy dodać pietruszkę lub na przykład miętę. Na koniec dodam pomidora bez skóry. Wyfiletuję. I pomidor ląduje w misce. Całość wymieszamy. Troszeczkę limonki, ostre. Całość wymieszam. Mus gotowy. Do miski włożę ostudzoną kiełbaskę razem z grzybami i cebulą. Dodam swoje ulubione sałaty. Stanie taka sałatka. Troszeczkę brokoli. Całość wymieszam. No cóż, mogę ułożyć danie w naczyniu. Wezmę takie nietypowe naczynie. Opa! Dziękuję pięknie. Hello. Na dno naczynia nałożę naszego musu. Dodamy nadzienie. W sam środeczek. Znowu nadzienie.
oczywiście cebulka. Na koniec jeszcze odrobinę musu. Wcześniej usmażyłem tortillę. Będzie pięknie chrupała i można nią nabierać nasze danie. I cóż, porcelanę lub cukierniczkę babci można wykorzystać w nowoczesny sposób. Więcej informacji o nożem i widelcem na profilu programu na Facebooku. Do zobaczenia za tydzień.